15 stycznia wspominamy świętego Arnolda Janssena, prezbitera. Arnold Janssen urodził się 5 listopada 1837 roku w Goch w Niemczech. Wychowywał się w katolickiej rodzinie wraz z 5 braćmi i 2 siostrami. Jego ojciec często wskazywał na potrzebę głoszenia Ewangelii na całym świecie. Jako młodzieniec Arnold interesował się naukami przyrodniczymi. Po odbyciu studiów zdobył uprawnienia nauczyciela w tej dziedzinie. Potem rozpoczął studia teologiczne i w roku 1861 przyjął święcenia jako kapłan diecezjalny. Został skierowany do uczenia w szkole w Bocholt. Wstąpił także do fraterni kapłańskiej w trzecim zakonie dominikańskim. Po 12 latach postanowił bardziej włączyć się w życie Kościoła powszechnego. Zaczął wydawać biuletyn, w którym wskazywał, co Niemcy mogą uczynić dla sprawy rozwoju misji. Biuletyn ten stał się szybko popularnym miesięcznikiem katolickim. Arnold wiedział, że w tym czasie nie było w Niemczech żadnego zakonu, który przygotowywał i wysyłał misjonarzy. Zapragnął zmienić tę sytuację. O swoich planach rozmawiał z biskupem Raymondem Paradisem. Biskup po spotkaniu miał powiedzieć: ten człowiek chce zbudować dom dla misjonarzy, a nie ma ani grosza. Jest głupcem albo świętym. 8 września 1875 roku z trójką kandydatów, bardzo niewielką sumą pieniędzy i zrujnowanym zajazdem, który udało mu się kupić w Steyl w Holandii, Arnold założył pierwsze seminarium. Datę tę przyjmuje się też za początek zgromadzenia Słowa Bożego, werbistów. Początki były trudne. Pierwsi kandydaci rozmyślali się i odchodzili. Z czasem jednak zaczęło się zgłaszać coraz więcej nowych osób. Wkrótce Arnold wysłał 2 pierwszych braci na misję do Chin. Byli to święty Józef Freinandemetz i Jan Anzer. Arnold był także współzałożycielem sióstr służebnic Ducha Świętego oraz sióstr służebnic Ducha Świętego od wieczystej adoracji. W 1878 roku przyjął dla braci współpracowników jako podstawę do formacji regułę trzeciego zakonu świętego Dominika. Między 1889 a 1909 rokiem dzieło Arnolda rozszerzyło się na Argentynę, Togo, Brazylię, Nową Gwineę, Chile, USA, Japonię, Paragwaj i Filipiny. Arnold Janssen zmarł w Steyl w Holandii 15 stycznia 1909 roku po ciężkiej chorobie, dotknięty wcześniej częściowym paraliżem. 19 października 1975 roku beatyfikował go Paweł VI. 5 października 2003 roku wraz z Józefem Freinandemetzem został ogłoszony świętym przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Boże, Ty przez Słowo wcielone dokonujesz pojednania rodzaju ludzkiego. Spraw łaskawie za wstawiennictwem świętego Arnolda, kapłana, aby wszystkie ludy, uwolnione światłem Słowa i duchem łaski od mroków grzechu, osiągnęły drogę zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.